Dariusz Modecki, Prawicowy Internet. Jak pan ocenia, czy w ciągu tych dwóch najbliższych lat rządów Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście zostaną postawione komuś zarzuty w sprawie katastrofy? Mam nadzieję. Wydaje mi się, że są ku temu podstawy. Kwestia rozdzielenia wizy pana prezydenta i ówczesnego premiera, kwestia przekazania śledztwa Rosji pomimo obowiązywania polsko-rosyjskiej umowy w sprawie katastrof wojskowych statków powietrznych. To są rzeczy, które dają podstawę do postawienia zarzutów. No, moim zdaniem to powinno nastąpić już wcześniej, ale liczę, że będziemy mieli z tym. A prywatnie jak pan uważa, co tam się stało w Smoleńsku 7 lat temu? Prywatnie i nieprywatnie uważam, że wszystkie poszlaki wskazują jednak na zamach terrorystyczny. To, że samolot rządowy był oddany do remontu, do zakładów Deripaski, człowieka Putina, także związanego z organizacjami przestępczymi, to, że był niezabezpieczony przed żadną interwencją zewnętrzną. Z tym samolotem można było zrobić wszystko tam. Wycieczki spacerowały. Telewizja rosyjska filmowała wnętrze polskiego samolotu. To, że nie byliśmy w stanie przeprowadzić rzetelnego badania miejsca zdarzenia. Nie odtworzono całej struktury wraku. Nawieziono tam setki ton ziemi. Był motyw, były techniczne możliwości przeprowadzenia zamachu, były możliwości ukrycia tej zbrodni. Więc każdy człowiek, który ma minimalne pojęcie o prawie, kryminalistyce, rozumie, że teza o zamachu jest jedną, która powinna być badana w pierwszej kolejności. To, że tego zaniechano, to, że na podstawie jakiejś rozmowy telefonicznej polskiego premiera z premierem rosyjskim nastąpiło przekazanie śledztwa przez uwzględnienie właśnie konwencji chicagowskiej, to inaczej tego nie można zakwalifikować, jak tylko po prostu zdradę dyplomatyczną.